Pierwsza w Polsce stacja czytania krajobrazu powstała w Sosnowcu. Znajduje się na wysokości ponad 80 metrów na dachu Żylety, czyli siedziby Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Ma to być baza dydaktyczna dla studentów i naukowców specjalizujących się w interpretacji krajobrazu. Zespół Badań Krajobrazu ma w planach utworzenie pierwszego w kraju obserwatorium krajobrazowego oraz włączenie sosnowieckiej stacji do europejskiej sieci obserwatoriów. Zadaniem tak naprawdę jest kształtowanie wrażliwości na przestrzeń, na walory środowiska przyrodniczego, walory kulturowego, ponieważ prowadząc obserwacje z góry możemy uświadomić sobie na przykład jak złożona jest ta tkanka przestrzenna, jakie tworzy całości, czy jest ona harmonijna, jak zielony jest tak naprawdę Górny Śląsk, o czym często zapominamy w takim przekazie medialnym. Jak pokazują badania naukowe, krajobraz nie jest zasobem nieodnawialnym, ale i tak trzeba go chronić, a to możliwe jest dzięki właśnie obserwacji. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak zmiany klimatu postępują dynamicznie, jakie to ma odzwierciedlenie później w przyrodzie, która nas otacza, której my, bo to jest najważniejsze, stanowimy integralny składnik. I jeżeli my nie zatroszczymy się o planetę w tym momencie, to już tak naprawdę jest za późno, ale wciąż jest czas, żeby łagodzić zmiany klimatu. Żeby to robić odpowiedzialnie, musimy mieć wiedzę. A żeby tę wiedzę przyswajać w sposób przystępny, najlepiej doświadczyć jej bezpośrednio. Taka też jest idea geopikniku, który Wydział Nauk Przyrodniczych zorganizował po raz drugi. Docelowo ma być on wydarzeniem cyklicznym. To popularno-naukowe warsztaty, pokazowe stoiska i laboratoria przeniesione z sal wykładowych do przestrzeni publicznej. Możliwość zajrzenia do mikroświata dzięki wykorzystaniu skaningowego mikroskopu elektronowego. Będzie można zostać meteorologiem na profesjonalnej stacji meteorologicznej, która znajduje się tutaj przy naszym budynku naszego instytutu. Również badanie profili glebowych i wiele, wiele innych. Największą atrakcją pikniku okazał się T-Rex, wierna kopia tyranozaura, który w ostatnich miesiącach pojawiał się w miastach regionu.